Siema, witam wszystkich. Dzisiaj kolekcja mojej literatury piłkarskiej. Książki piłkarskie na łóżku. Nie wszystkie jeszcze przeczytałem, ale aczkolwiek się do tego zbieram. Tutaj też nie ma wszystkich książek, są to zawsze też tylko gazetki, ale lecimy od największej rzeczy, czyli legendarne postacie futbolu. Piękny, duży taki album, gdzie są naprawdę wielkie nazwiska: Puskas, Platini, tutaj tacy, o, Suarez, ale ten starszy Suarez, Thuram, czyli ten ojciec tego Thurama, co zagrał w Mönchengladbach, Wilgal, tutaj o, Zidane jest. Zidane, Baresi, tu widzieliśmy, Baggio jest, Romario, Vento, no i tak to jest podzielone, nawet jest chyba, o, Roman Kolant jest chyba nawet, z tego co pamiętam, ten jak on się nazywa, Zbigniew Boniek, nie wiem gdzie. O, nawet jest Messi. Miller, Gerd Miller, Van Basten, Ronaldo brazylijski. Oj, Cristiano Ronaldo. Ale także tak by to wyglądało. Cholercia. Tu mamy taką obwrótę jeszcze na to. O, cholera. Dobra. Może na bok później się tym zajmę. Dobra, tutaj kolejna taka większa rzecz, to jest Gwiazdy Piłki Nożnej. To jest taki książka z 2013 roku. Naprawdę są stare rzeczy. Robert w Borussii, Hulk w Chelsea, potem Kaká jeszcze w Realu, no Hulk w Zenicie. No, stara książka, tam ją chyba kiedyś dostałem na Mikołajkę od koleżanki. Szczęsny, Suarez, Nesta, Piszczek, Ramos. Dobra. Kolejna taka większa rzecz to jest najlepsi piłkarze XXI wieku. Tylko krótce opisani, na przykład tutaj Ibra, Xavi, Griezmann, De Gea, De Rossi, Kroic, Hamsik, Klozet, Niko Kovac jest nawet, Konopnianka, tak krótko jest, na przykład to tutaj Lovren, jaki klubach grał, Lukaku, Neuer, Marcelo, Martial jest. W ogóle jest chyba błąd w książce, bo tu pisze Marciala, to zdali zdjęcie Rashforda. No także fajnie. O, Milik jest nawet. Wes Morgan. Robben. James Rodriguez. Renato Sanchez i inni. Dobra. Jak to wygląda? No tyle to kupiłem w Biedrze. Takie grube to jest. Bardzo grube. Ale to jak jesteśmy może na razie tutaj, to Encyklopedia Polskiej Piłki Nożnej. Dostałem to tam kiedyś. Tu są opisane naprawdę ciekawe rzeczy. W początkach. Jakieś pierwsze kluby, na przykład z Krakowia. Większe sukcesy. Tacy bardziej znani zawodnicy. Typu Gdynia, Lubański, Młynarczyk. Aktualni zawodnicy, czy tam Krychowiak, ale coś nie gra. Kuba, Milik, tutaj tak, Sobiech, drogę do Francji, jak to wyglądało, przyszłość. No, jak to wygląda, takie są rozdziały. No i dobra.
Tutaj kolejna taka rzecz w grubej okładce to jest, wiecie, biografia, to będzie lepiej chyba, Cristiano Ronaldo, napisana przez Guillerma Baluka. Dostałem w tym roku na choinkę, tak to wygląda, są zdjęcia. Właśnie jest napisana autora. Zdjęcia są. I dobra, tyle. Nie to kosztowało? Tyle. Tyle to kosztowało. O kurde. No. Kolejna rzecz, którą dostałem w tym roku. Historia polskiej piłki nożnej. Nie wiem, czy to samo, co ta encyklopedia, tylko to jest bardziej historycznie wszystko pokazane. Przed o Polonia. Różne rzeczy. Nie powinienem mówić tak ładnie o Polonii, bo jestem przecież z Legią. Ale to w sumie nieważne. Tak to wygląda, tak. Tak. To takie bardziej już aktualne rzeczy. Co to jest? O, legislacja tutaj, mecz Legii z Celticiem. No tutaj krychowe finale Ligi Mistrzów. Ligi Europy, przepraszam. Jeszcze jest w klasie. I tak dalej, itd. To jest spoko opcja, tylko to cholernie ciężkie jest. Dobra, to tutaj jeszcze z takich bardzo okładkowych rzeczy mamy tak. Gwiazdy sportu kantona, Tunie, który stał się królem. Jeszcze też nie przeczytałem w ogóle, no książek sobie przeczytałem, ale postaram się to nadrobić. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja, czy są zdjęcia? Nie, nie ma zdjęć chyba. Ale spoko, książka na dychę kupiona w Biedrze. Tu jak większość książek, takie mam. Ta jest tak, tej takiej serii Egmontowej. Tak, z Egmontu? Tak, z Egmontu. Tak, bramkarzy. Ibre oraz Messiego. Znaczy nie od bramkarzy, bo tu są jak zostać mistrzem. Tylko takich pięć książek to bramkarze, obrońcy, chyba skrzydłowi, pomocnicy i napastnicy. No i tak to wygląda. To chyba nawet opisanie ci tacy najlepsi bramkarze, czy coś takiego. O, czyli ty się zgodzi, jak zostać bramkarzem. Co opisani? A. Buffon, Casillas, Neuer, Czech i Fabiański i tyle. Wkładamy Ibra. To nie jest do końca biografia, to jest takie po prostu coś o Ibrahimowiczu, jeżeli ktoś chce tak trochę mocniej poznać historię, taką przeszłą historię Zlatana. Ja mam jeszcze ja Ibra, będę prawdopodobnie za niedługo, albo za niedługo, na jakiś czas może kiedyś sobie kupię, będzie tam był podobno dobra książka. Ta też jest dobra, ale czyli rewelacyjna, nie wiem. No i Messi. Z tego jeszcze nie przeczytałem, ale w sumie na to mam czytać tutaj. Jest ok, ta książka. Tutaj Fernando Torres to jest wydane przez Buchmana i to jest kilka książek z tej serii. Różne to są. A to są biografie, nie autobiografie. No, 7 rozdziałów, tam czysty czas doliczony to jest. A są zdjęcia. No, cholera jasna. Tak to wygląda. Czytałem. Okej, książka na nudę, ale jeżeli już to weźcie coś innego, bo trochę mnie to nudziło jednak. Będę kupił na jakimś stoisku w Puławach. Dobra, tutaj kolejna rzecz, którą przeczytałem, jest to Dawid Janczyk. Moja spowiedź.
Naprawdę mocna rzecz. Jest to może najlepiej napisana książka, ale jeżeli ktoś wie, o co chodzi, no to wie, że mocna rzecz. Może się naprawdę trafić do człowieka ta książka. To ona została napisana wspólnie przez Dawida plus Piotra Dobrowskiego, gdzie właśnie Piotr stawił również fragmenty wywiadu z różnymi osobami, między innymi jest chyba z Bartoszem Białkowskim, z ówczesnym wtedy Sandecji, jak chyba Dawid chciał wrócić do Sandecji. No także mocna rzecz, czy polecam, no nie wiem, no jak chcecie, nie? Bo nie mam jeszcze powiedzieć, co z tych książek, bo jest duży. Tu jest takie śmieszne coś, to jest taki bardziej jednak album najfajniejszej chwili reprezentacji Polski. Jest on trochę pomazany, bo dostałem go jak byłem gówniarzem. No tu jest drukowany oczywiście autograf. No to i tak, to jest jakieś takie piękne, stare czasy. Chodzi o Polskę. No nie, nie jest pomazana. A, chyba tam pod koniec jest trochę. No, tak to wygląda. No. Legia Mistrzów Piotra Jagiellońskiego to jest o tym, jak historii Legii Widzę Mistrzów. Tu z tyłu jest chyba taki najlepsze mecze, jeżeli chodzi o kluby sportowe polskie. Jeżeli chodzi o Ligę, właśnie Ligę Mistrzów i naprawdę ciekawe mecze są. O, między innymi jest mecz jest ten mecz, czy nie jest? A, jest Wisła Kraków. A nie, nie jest. No, ale w sumie to z tego. Bo tu najważniejsza jest Legia, tu tam miałem czytać, ale jakoś ale chciało mi się. Taka ostatnia rzecz, to są gracze. Bogdan Rymanowski, są to po prostu takie wywiady z różnymi osobami z polskiej piłki. Jest między innymi z Lewym, jest chyba z Brzęczkiem, z Koseckim, jest z Andrzejem Iwanem, z Rzeżbudą, z Tomaszewskim, z Lubańskim, musiałem z Janem Banasiem, z różnymi naprawdę rzeczami. Zresztą kosztowało mnie dychę, także spoko. Ta rzecz to jest taka książka o Borussii Dortmund. Tak opisane w Borussii, co się, jak to wygląda w Borussii, jakieś legendy klubu. O, Polacy są na przykład, jest Ebis, Malarek, jeszcze jest wiadomo, Trójka, Piszczu, Kuba Lewy. Jeszcze jest Trójka, Piszczu, Kuba Lewy, stadion. No, jakieś takie legendy, jakieś tacy najlepsi zawodnicy. No. Wiem, że z tego wyszły też inne książki, będę, jeżeli będę mógł, to oczywiście sobie nabędę. Może teraz to. To jest bardziej gazeta, ale no to w książkach. Jest to taka trochę o euro, oficjalny przewodnik. Nie o euro, tylko o mistrzostwa świata, na przykład o Arabia Saudyjska mamy poprzednie występy turniejowe, jakieś takie dwa. Nika jest trener, o Belgię jest, pokażemy Polskę może. Anglia, o jest Polska. A co zwrócić uwagę, Kamil Glik i Arkadiusz Miek, jest Nawałka jeszcze. Tak, o Senegal, przepraszam, Kolumbia jest. Jest Japonia. Pod koniec coś jest, a jakieś rekordy mistrzostw świata, super gwiazdy. No, nie wiem, czy to jeszcze gdzieś dostaniecie, chyba że na Allegro kupicie, to 25 zeta kosztowało. Ile jeszcze z tego stało? O, jeszcze kilka rzeczy. Może najmniejszego to jest dupy naprawdę 10 zeta, to jest jakaś głupia, śmieszna książeczka z Messi, jakieś kurde naklejki to są śmieszne. Jakieś dupadele z Messi. Nie, to tu mogę powiedzieć, to szybko, prawdę mówię. Tu nie ma co się. Mamy liczyć się zespół.
Luisa van Gala, czyli biografia napisana przez Martena Mayera. Też jeszcze nie przeczytałem. Zobaczymy. Też przeczytam na pewno. Nacje Mistrzostw Świata. To jest taka też trochę z dupy książka, ale. No tak też ogólnie jest tu opowiedziane o nacjach, które wygrają. Takie większe to są takie, takie mniejsze to są na jedną stronę. Brazylia jest, Szwajcaria, Niemcy, Serbia, Kostaryka, Korea Południowa, Panama, Senegal, bo Polacy są. Czyli to był największy sukces. Trzecie miejsce na. To jest 1984-1985, no, na czwarta, 2016. Wszyscy to chyba pamiętamy. To jest tak, jazdy Euro 2012, to jest pomazane trochę, bo trochę się tutaj rozgrzałem tu. Jak były grupy, na przykład to była grupa A, Polski, Polska, Grecja, Rosja, Czechy. Tam mamy wypisane trzech zawodników, właśnie z tego kraju. Tu na przykład mamy z Polski Błaszczykowskiego, Lewandowskiego i Szczęsnego. Zaraz jest Kariogus, Salpidis i Samaras. Z Rosji jest Arszawin, Bierezucki i Dżagojew. I z Czech jest Czech, Jarosław Klasi i Tomek Rosicki. Tak z każdego jest, tu jeszcze pokażę wam grupę, może już B. Huntelaar, Percy, Sneijder z Holandii, Agger, Bentner, Romedas z Danii, z Niemiec, Lam, Ozil, Schweinsteiger z Portugalii, Bruno Alves, Nani i Cristiano Ronaldo. Dziękuję, tam pominąłem. Wiecie, Niemców. Tam pominąłem. Nie, a nie, bo. Ale. Jak z każdym, to było trochę, to jest tego pomazane, ale. No. Na pewniątkę na euro. Trochę to też z tyłu pomazałem, ale. Ważne. Lubię piłkę z Ekstraklasy, to też taka troszeczkę z dupy książeczka jest na przykład. Porto od Svena z Zvezda Cityzawet, Leverkusen, Malmö, Brugia, Glasgow Rangers. Są dwa kluby z Polski, tylko nie pamiętam gdzie. Ja może znajdę. Chyba pod koniec są. A tu są. Tutaj tacy obecne gwiazdy, no. Z Legii, no to Japowy już nie ma. Nawet wszystkich już nie ma. Nikolic, Prijović, Guillermo, Bazdan, Radowicz. Tutaj jest Lecha jest Pawłowski, Jeftić, Robak, Gajos, Kownacki, Majewski. To już chyba wszyscy też odeszli z Lecha. Znacie rozpiska wszystkich klubów. Ja nie tego czytam, bo to jest bez sensu. I to ostatnia książka już na szczęście, bo się trochę przedłużyło. Rekordy sportowe, to tak nie do końca piłki nożnej, ale różnych dyscyplin sportowych, ale piłka też się tu pojawia. Sporty biegowe, lekkoatletyka, krykiet, no jest piłka nożna właśnie. No i inne różne dyscypliny sportowe, ale daje to też tutaj. Dobra, to by było na tyle. Ja szybko pokażę, jak to wygląda. Bo to wygląda o tak. Znacie, na co myślicie o tych kolekcjach, chwalcie się własnymi. Dzięki, cześć.